Witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. Zgodnie z obietnicą otrzymaliśmy więcej szczegółów na temat trzeciego z czterech mobów, chyba najbardziej tajemniczego ze wszystkich proponowanych. Jeszcze jutro poznamy informacje o mobie D, a potem w spokoju będziemy musieli podjąć decyzję, na jakiego moba oddamy swój głos. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i komentarz z opinią o nowym mobie, a jeśli chcecie być na bieżąco z nowościami ze świata Minecrafta, to zostawcie suba i dzwoneczek, a żadna nowość w Minecraft Was nie ominie. A teraz życzę Wam wszystkim miłego oglądania. During Mine on Earth, you get to vote for mob C, the Great Hunger. This cute looking mob has a huge mouth and a great appetite for enchanting powers. It will open its huge jaw and sink into the ground where it will camouflage itself. Any mobs or items that fall into its mouth will be consumed. You should vote on this mob because it has some interesting enchanting powers. Maybe you can even use these abilities to your own advantage to add or remove enchantments from your own items. Tajemniczym mobem jest Wielki Głód. Cytując Jeba, ten słodko wyglądający mob ma ogromne usta i wielki apetyt na nasze zaklęcia. Otwiera swoją wielką szczękę i zatapia się w ziemi, gdzie się kamufluje. Wszelkie moby lub przedmioty, które wpadną do jego ust, zostaną przez niego zjedzone. Powinieneś głosować na tego moba, ponieważ on ma kilka interesujących, czarujących mocy. Możesz wykorzystać te umiejętności na własną korzyść, aby dodać lub usunąć zaklęcia z własnych przedmiotów. Reasumując, mobem C będzie potwór nazwany Wielkim Głodem. Będzie on raczej agresywny, a występować ma normalnie na świecie, gdzie się będzie kamuflował. Po tych informacjach wnioskuję, że będzie występował w zielonych barwach. Czy mob C uzyska Wasz głos? A może jednak czekacie na kolejne informacje o ostatnim mobie D, tak jak ja? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Tak więc to na tyle na dziś. Mam nadzieję, iż dzisiejsze nowości Wam się spodobały. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wyczekiwać jutra, by dowiedzieć się, czym będzie mob D. Pamiętajcie, widzimy się na live z Mineconu już w tę sobotę o godzinie 17. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się i cześć!